Witam, program Affinity Photo. No i tak jak zapowiedziałem, zdjęcie ślubne inaczej, ale nie z gotowych kształtów, które możemy sobie wybrać, prawda, tutaj w tym panelu, prawda, czy też narysować i je później powielać. A jak widać, każdy właściwie kształt tutaj użyty, każdy bez wyjątku, jest inny, rysowany odręcznie. No wydaje mi się, że jest to dosyć efektowne, z tym, że ostrzegam, tutorial trwa około godziny, a wykonanie takiej pracy jeszcze dłużej. I bardzo mozolna praca jest tutaj związana właśnie z tworzeniem tych kształtów. Reszta to już jest ok, dajemy radę, można dość szybko to zrobić, natomiast stworzenie kształtów to jest naprawdę straszna katorga. Nie chcę was straszyć, rzeczywiście zapraszam do wykonania takiej grafiki, bo nie tylko zdjęcie ślubne, każde inne zdjęcie można w ten sposób zrobić. I jak widać, też na pewno widać, centrum, czyli jakby najważniejszy element, to serduszko, twarze nowożeńców. Z prawej strony są kanciate kształty, takie, prawda? Z lewej są łagodne, okrągłe łuki, kształty, koła i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego połączyłem dwa w jednym, już nie będę robił kolejnego tutorialu. Pierwszy z kanciatymi, drugi z okrągłymi. Dwa w jednym. Widać, jak to wygląda, jaki jest efekt, kiedy używamy kanciatek, kiedy są okrągłe i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam oczywiście na tutorial. Rozpoczynam pracę, przeciągam zdjęcie na obszar programu, puszczam, jest otwarte. W tym przypadku, jeżeli ktoś oglądał poprzedni tutorial dotyczący właśnie takiego efektu, ale z użyciem takich regularnych kształtów, tam kadrowałem prawie na koniec. Tutaj zrobię to na początku, bo po prostu będę miał mniej obszaru do rysowania tych wszystkich kształtów. To jest czasochłonne. To jest jakby trudność tego tutorialu największa, że po prostu dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dobrze prawidłowo te wszystkie elementy dopasować. Oczywiście narysować i dopasować. Wobec tego kadrowanie tutaj, crop tool, prawda? Narzędzie i tak od góry troszeczkę. Z prawej strony więcej. Troszkę z lewej. Trzeba oczywiście pamiętać, no, żeby zostawić sobie miejsce, gdzie w jakichś elementach będą te napisy, prawda? Które były wstawione. Ok, w ten sposób jest ok. No i głównym jakby najważniejszym obiektem jest właśnie kształt serduszka, którym jakby no te twarze zostały ujęte. Mamy gotowy kształt. Spośród tych wszystkich kształtów jest też heart tool, prawda? Jest łza, no jakiś cock tool, zębatki, prawda, i tak dalej. Jest tego sporo. Ale jest okazja, pokażę wam przy pomocy pen tool, czyli narzędzia pióro, jak narysować sobie serce. Ja tu postaram się zrobić je w miarę symetryczne, ale właśnie dzięki temu, że rysujemy je sami, może być absolutnie niesymetryczne właśnie, czyli zupełnie takie jakby pochylone, przekrzywione i tak dalej, i tak dalej, jak nam pasuje. Bardzo prosta sprawa. Stawiamy sobie gdzieś pierwszy punkt, prawda, pierwszą jakby kotwicę, wciskam Shift, żeby pionowo do góry się przesunąć, tak? Dalej trzymam Shift, no teraz w lewo albo w prawo, to obojętnie. No powiedzmy o taką wartość. I teraz puszczam Shift, wracam do pierwszego utworzonego punktu. Kiedy na niego najadę, pojawi się takie kółeczko i teraz jeżeli kliknę, no to zamykam ścieżkę. Jest to istotne, aby po prostu mieć zamknięty obiekt, który mogę wypełnić. Tak, ja go tu wypełnię białym kolorem. Tak po prostu. Będzie to lepiej widać. I teraz bardzo często będę używał tego narzędzia pen tool i jego pomocnika jakby, tutaj jeżeli kliknę na strzałkę, nude tool, prawda, i będę pomiędzy nimi przełączał się wciskając klawisz P, tak, także w dalszej części proszę się nie dziwić, że coś tam wcisnąłem, pojawiło się pióro, coś tam wcisnąłem, pojawiło się narzędzie do edycji, coś tam wcisnąłem, pojawiła się czarna strzałka move tool, klawisz V, warto parę skrótów pamiętać, aby ułatwić sobie po prostu życie, skrócić czas pracy w tym programie. Ok, mam wybrane odpowiednie narzędzie i teraz chwytam na środku, tutaj mniej więcej tworzę, prawda, jakby lewą stronę tego serduszka, teraz tutaj u góry, wypycham tą linię do góry, no powiedzmy, że za bardzo, chwytam za węzeł, tak, i tutaj to ramię troszeczkę skrócę, to ramię też troszeczkę, tak, o, żeby uzyskać ładny, taką ładną połówkę serduszka. OK. Klawisz V, Move Tool, Ctrl J, duplikuję tą warstwę i po prostu tu sobie chwycę za ten węzeł i zrobię takie odbicie
Mniej więcej, no chcę zrobić symetryczne, wobec tego też nie bawię się w jakieś rozmierzanie, a po prostu mniej więcej tak wizualnie, żeby to mniej więcej równo było. No, gdyby ktoś chciał, to proszę, zaznaczamy lewą połówkę, szerokość 262,7, zaznaczamy prawą, 265, tak jest, no to zrobimy 262,2, prawda? Enter, jest, no co do tam dziesiątych części piksela jest to samo. Dobrze, zaznaczamy sobie obie warstwy i teraz na nich tutaj prawym przyciskiem też bardzo często przy tworzeniu tych obiektów będą używane te opcje, czyli geometry i dwie z nich, add i divide. W tym przypadku add. Tak, odznaczę to, mam małą przerwę, czyli źle jest. Wycofam operację, Ctrl Z. I tutaj, o właśnie, strzałkami klawiatury dosunę i zaznaczę oba obiekty jeszcze raz, geometry. Add. I mam jedną całość. Proszę bardzo. Oczywiście dalej wybierając narzędzie Nudge Tool. Można to sobie edytować. To wcięcie zrobię troszeczkę o głębsze i tutaj bardziej tak. I teraz oczywiście to, co mówiłem, że może być asymetryczne. Można tu sobie dowolnie ustawiać. Fajnie. Klawisz V. I teraz oczywiście z Shiftem to przeskaluję. Może w ten sposób. Mniejsze krycie, abym widział twarze pod spodem. No, zrobię je troszeczkę takie. O, chyba wydaje mi się, że teraz będzie ok. Może ciut większe. Czołkami klawiatury to ustawię. To jest dość istotne, żeby to sobie ładnie ustawić i dookoła niego będziemy obudowywać jakby innymi kształtami. No fajnie. I teraz oczywiście tworzymy wszystkie inne kształty. Klawisz P dwukrotnie, żeby Pen Tool się pojawił i oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie jest dobrym pomysłem, aby zacząć tworzenie kolejnego obiektu w momencie, kiedy mamy aktywny, prawda? Są węzły poprzedniego. Może się zdarzyć taka sytuacja, że one po prostu pojawią się na tej samej warstwie i to jest niezbyt dobrym pomysłem. Warto sobie odznaczyć obiekt, tak? Odznaczamy, klikamy tam gdziekolwiek i teraz narzędzie Pen Tool. No i rysujemy sobie to co było widać, no, na pewno zauważyliście. Kształty jakby z lewej strony były takie okrągłe, o różnych takich łagodnych krawędziach. Łagodne kształty, z prawej strony to były kanciate kształty. Zacznę od tych kanciatych i tutaj można sobie wybrać Polygon Tool. Tak, oczywiście mając narzędzie Pen Tool wybieramy opcję Polygon Mood. Tak, nie tu, tylko mód. I rysujemy sobie, prawda? Czyli no, rysujemy te kanciate kształty. Proszę bardzo, tak? No, warto teraz tak. Fill, biały kolor, stroke. No, zapomniałem to zrobić wcześniej, też trzeba zrobić. 6, wrócę do serduszka. Stroke. 6. To musi być zrobione, zanim cokolwiek będziemy dalej robili. Ok, klawisz V. Na razie mamy dwie warstwy w tej chwili. Są dwie warstwy i nie pogubimy się. Wiadomo, który jest który elementem, ale później może być ich kilkanaście albo kilkadziesiąt. I wtedy może być problem po prostu z odnalezieniem konkretnego obiektu. Dlatego zostawiamy w tej chwili warstwy. Używamy klawisza Shift i klikam na kolejny element, który mnie interesuje, prawda? Jeżeli będzie kilkadziesiąt, no to wiadomo, że wybiorę sobie, który tutaj mnie interesuje. Gorzej będzie znalezienie go na warstwie. I to, co mówiłem, używamy geometry, tym razem divide. Pojawiły się trzy elementy. Ok, wybieram sobie element, który jest jakby odcięty od serca. Patrzymy na kształt serca, prawda? Bo chodzi mi o to, aby serce było w całości. Przyciskam Shift, klikam pozostałą część serca i prawy przycisk, geometry, add. I mogą się pojawiać, czasami się może zdarzyć, takie właśnie elementy, które gdzieś coś tutaj jest źle połączone. Trzeba to od razu poprawiać. Klawisz P i jeszcze raz i klikamy sobie tutaj w ten węzeł, delete. Tak, usuwamy. I jest teraz wszystko w najlepszym porządku. Klawisz V, oddalę widok. Musi to być w ten sposób zrobione, żeby po prostu elementy na siebie nie zachodziły, a do siebie dochodziły. Tak? Przesunę strzałkami klawiatury, popatrzcie.
prawda? Jest wycięty z tego jakby kanciatego obiektu, jest wycięty kształt serduszka i ładnie do siebie dopasowane są. O to właśnie chodzi. Ok, no to jedziemy dalej. Narzędzie pentul, prawda? Jakiś tu kolejny kanciaty obiekt, czyli zrobimy to może w ten sposób. Ok, i tu już mamy kontur, on wskakuje. Nie wiem czemu wypełnienie nie chce wskoczyć, no ale ok. Wystarczy kliknąć w biały kolor, jest wypełnienie. No ok, i teraz jest troszeczkę gorsza sytuacja. Klawisz V oczywiście, musimy zaznaczyć wszystkie trzy elementy. Czasami jest tak, że nawet kiedy wczoraj robiłem jeszcze tą kompozycję, nawet pięć elementów musiałem zaznaczyć. Wobec tego mówię, jest to czasochłonne, jest to żmudna robota. No i oczywiście prawy przycisk, znowu Geometry Divide, tak? Odznaczę to i teraz patrzymy, no serduszko musi być w całości w tym przypadku, czyli tak, ten malutki element klikam i z shiftem pozostałą część serca, tak? Geometry Add, fajnie. Tu możemy zdecydować, co będzie z czym połączone, ten mały fragment, czy będzie połączony z tym większym, czy z tym mniejszym. Ja go połączę z tym mniejszym, mimo że jest to część tego większego, bo tak był utworzony, prawda? Ale można sobie jeszcze teraz zdecydować właśnie, jak to zrobić, tak? Add i znowu mamy mały ząg. Prawda? Tutaj kliknę sobie o i delete jeszcze raz, bo być może się, może warto, my źle robię, przepraszam, oczywiście nie to narzędzie. Node tool. Ok, popatrzcie też, co się dzieje na czasami na warstwach. Mnóstwo jakby czarnych, malutkich obiektów. To po prostu trzeba usuwać. Zostają białe, a te czarne po prostu, o, z shiftem zaznaczam je wszystkie, delete. Tak, i tu u góry jeszcze jeden delete. No, jest ok, tak? No, coś jeszcze usunąłem nie tak. Muszę skasować, cofnąć, bo zaznaczyłem tutaj właśnie o opcję nie tą, co trzeba. Ok, teraz jest dobrze. No dobrze, nie będę rysował oczywiście wszystkiego, bo to nie ma sensu. Wiadomo już, jak to robić, jak wycinać. Jeszcze narysuję dwa obiekty z lewej strony, które są no, łagodne, półokrągłe, prawda? Czyli narzędzie Pen Tool. I tutaj przechodzimy do Pen Mode lub Smart Mode możemy, tak? Smart Mode to jest troszeczkę, może być trudne rysowanie dla Was, ale Pen Mode to już jest łatwizna. No i rozpocznę sobie tutaj od tego obiektu i go tak tutaj wyciągniemy. Tu stawiam, trzymam klawisz myszki i od razu tworzę sobie o taki łuk. I teraz, gdybym chciał ostro zawrócić, na przykład z powrotem tym kształtem, to trzeba wcisnąć Alt i skrócić to ramię, tak? Ja to wycofam zaraz operację, ale pokażę Wam, o co chodzi. I teraz stawiając tutaj blisko punkt, proszę bardzo, mogę taką o ostry zawrót, zawrócenie tej linii zrobić, prawda? Wycofam operację. Oczywiście, jeżeli wyciągnę to dalej, no źle robię, muszę tutaj wyedytować, może wycofam operację. O właśnie. I jeszcze raz narysujemy, prawda? Tak? A jeżeli będę miał takie długie ramię i chcę blisko zawrócić, to o, popatrzcie, co się dzieje. Prawda? Oczywiście to można poprawić, wybierając później odpowiednie narzędzie, no ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. No, no natomiast oczywiście ja nie chcę w tym przypadku tutaj specjalnie zawracać jakimiś tutaj, może w ten sposób zrobimy, o. Tak, i tutaj zamknę. Klikam na biały kolor, jest wypełnienie, klawisz V, czyli Move Tool. No i teraz mamy z shiftem serduszko zaznaczam i z shiftem ten kanciaty kształt. Tak, prawy przycisk, Geometry, Divide. Odznaczę i teraz tak, no patrzmy, oczywiście serce chcę w całości, czyli ten mały fragment, z shiftem reszta serca, Geometry, Add, no i tu znowu ząb jest. I ten mały, no zobaczmy, no może zrobię takie podcięcie w tym kształcie jeszcze, tak? Żeby to było, czyli z shiftem ten okrągły kształt, Geometry Add. Tu jest ok, tutaj wyszło jakieś ząg, tak? No mnóstwo tego jest, czyli to można tak zaznaczyć. Delete, popatrzmy tutaj te elementy też. No i znowu mamy sporo czarnych, tak, zaznaczymy je, no teraz wyszło dużo ich, shiftem wszystkie, delete, popatrzmy, no jest ok, prawda? Dobrze, znowu narzędzie Pen Tool,
I narysujemy sobie teraz tutaj. A może, no, a może niech będzie, połączymy to w całość tutaj. Tak, ale tym razem zrobię to. O. Tak, podcięte. Wciskam Alt i ostro w górę zawrócę. Tak, i tutaj utworzę coś takiego. Tak, tutaj też zawrócę, żeby nie robić takich jakichś wielkich kształtów, których i tak nie będzie widać. Dobrze, oczywiście wypełniam to. Tym razem, no jest to po prostu, gdybym tą warstwę przesunął do góry, no to będzie u góry, ale że utworzyło się na dole, to jest na dole. Nie ma to specjalnie znaczenia, bo musimy to podcinać, prawda? Klawisz V, Shift, serduszko i ten element zaznaczam, prawy przycisk, Geometry, Divide. No i serduszko wraca oczywiście w swojej formie w całości. Geometry, Add. No był jakiś ząg. A tutaj, no, podetniemy to. Czyli ten mały element plus ten element. Geometry, Add. Tutaj też jakiś ząg. Tak, przechodzimy do odpowiedniego narzędzia. No, Ctrl Z, nie to narzędzie. Nie Pen Tool, a Node Tool. Tak jak widać, jest to bardzo, bardzo tutaj czasochłonne. Nadmiary wszystkie to o, za dużo. Skasowałem. OK. No i oczywiście znowu to samo. Znowu mamy czarne, które trzeba skasować. Od razu, na bieżąco najlepiej to robić, żeby tych warstw nie pojawiło się setki. I mamy kolejny efekt, kolejny element gotowy. No oczywiście nie będę już nagrywał. Trzeba po prostu, zajmie mi to przynajmniej pół godziny jeszcze, także nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak tworzę kształty. Pokazałem, jak je narysować, i kanciate, i półokrągłe, jeżeli ktoś chce, i jak je po prostu powycinać, tak? Bo popatrzmy sobie na ten element, odsunę go. Proszę bardzo, on jest tu tak wycięty, prawda? Dosunięty, a nie pod albo nad elementami. Dobrze, wyłączam nagrywanie i do zobaczenia, no, za jakieś 30 minut. Na chwilę włączę nagrywanie, to co mówiłem, czasami nawet 5 elementów, prawda, trzeba jakby zaznaczyć i tu jest właśnie taki przykład. Wciskam Shift i mamy drugi, trzeci, czwarty, piąty, tak, aż 5 i czasami właśnie tak jest, tu jeszcze powtórzę, używamy geometrii na początek divide, tak, dzielimy to wszystko na poszczególne elementy, no i teraz oczywiście wracamy, zaznaczam sobie mały element z Shiftem większy i to co mówiłem o warstwach, tak, czyli tak, zaznaczam mały element. No szukajmy teraz na warstwach, który to jest ten obok, tak? Który to będzie. No to jest problem, dlatego lepiej po prostu z Shiftem, klikam Shift, klikam element, który mnie interesuje obok, prawy przycisk Geometry i w tym przypadku Add, tak? Kolejny mały element, większy obok, którego jest częścią, Add. Też można zmieniać oczywiście, prawda? Tak jak w tym przypadku tutaj, ja ten element narysowałem teraz jako ostatni. Tak, czyli ten malutki element należy do tego elementu. To jest jego część, ale można to zmienić. Prawda? Połączę go z tym. A, proszę bardzo, tak? I ten malutki, to by troszeczkę tutaj dziwnie wyglądało, bez tego wrócę z powrotem do oryginału. A, i proszę bardzo, tak? Więc nawet 5 elementów trzeba po prostu jakby podzielić, później z powrotem je połączyć. Oczywiście zmora, nie wiem czemu tak się dzieje. Być może są to jakieś malutkie tam elementy ze ścieżki. Te czarne warstwy, to przypomnę jeszcze raz, jeżeli się takie pojawią, to je po prostu tutaj delete, usuwamy, tak? Mają być tylko, tu mam jeszcze jedną, jak widać to jest jakiś fragment konturu być może, no nie wiem. Być może jakaś niedokładność przy podziale, prawda, tych elementów. Fajnie, wyłączę znowu nagrywanie i skończę tworzenie tych kształtów. Uff, koniec. Dobrze, teraz tak, trzeba sprawdzić jeszcze warstwę oczywiście, prawda? Zobaczmy, tutaj jakiś dziwny taki mi wyszedł kształt. Zobaczmy, aha, to jest poza obszarem tutaj zdjęcia, wobec tego OK, może być. No, kształty tutaj pewnie też z prawej strony, tak, zgadza się. To może pozostać, rzeczywiście. Tu mam jakiś dziwny kształt. Co to jest? No, właśnie, tu jest błąd. Dlatego trzeba sprawdzić.
takie kształty, no oczywiście nie tworzyłem takich kształtów, takich wąskich jakichś pasków, jak widać to są wszystko, no z lewej strony są okrągłe takie, prawda, kształty, z prawej kanciate, ale solidne, dosyć spore, takich małych nie ma. Trzeba to poprawić, popatrzmy, gdybym wyłączył widoczność, no to nic nie daje, bo to jest krzywa. Tam jest ścieżka po prostu, trzeba to usunąć, czyli wybieramy tutaj narzędzie Nude Tool, prawda, zbliżę widok i popatrzmy tak, ten węzeł na pewno mogę skasować, zobaczmy co się stanie jak skasuję ten, też, czyli jest ok, prawda, popatrzmy tutaj, tak żeby całkiem to skasować, jeżeli się da oczywiście, jeżeli nie, jeżeli zostanie wzdłuż obrysu, tak jak teraz było przed chwilą, no to ok, to może zostać, tak, ale akurat w tym przypadku udało się ten kształt, tą ścieżkę całkowicie usunąć i jest wszystko w najlepszym porządku. Też w dalszym ciągu pracy będę nieco inaczej robił jakby no, wycinanie, prawda, tego Ctrl G, tak zgrupuję to od razu w jedną grupę, wycinanie tych konturów z tego zdjęcia, to co było robione w tym poprzednim tutorialu, dlatego że mogą tu być jeszcze pewne nieścisłości i teraz może tak, zamiast gadać to po prostu zrobię, odblokuję tą warstwę, więc tak, tą grupę Ctrl J, tak jak poprzednio, powielam, tą przesunę pod spód, ona będzie mi potrzebna w dalszej części pracy. Tak i teraz dla tej grupy przechodzę tutaj fill bez wypełnienia, prawda? To oczywista sprawa. Operacje są bardzo, bardzo już podobne, poza jedną rzeczą, którą zmienię. Właśnie dlatego, żeby się troszkę tak asekurować, żeby nie trzeba było się wycofywać w pracy. Więc dobrze, pod zdjęciem tworzę nową warstwę, biały kolorek oczywiście, tutaj fill, nie 20, od razu ustawię to na 100%, wypełniam, tak, jest wypełnione, fajnie, klawisz V. Przechodzę do grupy, z kontrolem wciśniętym klikam na miniaturkę i wyłączam widoczność. Będę ją potrzebował oczywiście później, przechodzę do zdjęcia i może źle robię, może jeszcze wycofam operację, przepraszam, Ctrl D, zdejmę zaznaczenie. Do zdjęcia utworzę maskę. Właśnie to jest to inny sposób, dlatego żeby się asekurować troszeczkę. I teraz z kontrolem klikam tutaj na miniaturkę, pojawi mi się zaznaczenie tych konturów, wyłączam widoczność i na masce, mając aktywną maskę, wypełnienie, no jakoś tutaj dziwnie 100%, 0% mi nagle wskoczyło, wypełnienie, no oczywiście biały kolor mam, przepraszam, czarny kolor, tak jest, na masce mamy taką właśnie mozaikę, Ctrl D zdejmuje zaznaczenie, oddalę widok. Dlaczego to zrobiłem? Popatrzcie, już ścieżki, tutaj widać, ścieżki nie pokrywały się idealnie w tym miejscu. Czasami jest wszystko ok, a czasami właśnie może taki ząg wyjść, gdzie jak patrzyliśmy na, przesunę tą grupę do góry, żeby wam pokazać, włączę jej widoczność. Proszę bardzo, no niby wszystko w porządku, prawda? Niby wszystko w porządku, a jednak wyskoczył ząg. I po prostu, żeby się asekurować przed takimi rzeczami, nie wycinam, a maskuję. Efekt jest ten sam, ale teraz będąc na masce, wybiorę sobie oczywiście czarny kolor, pędzel, krycie tego pędzla 100%, twardość w tym przypadku 100%. Tak, on jest oczywiście za duży, czyli nawiasami kwadratowymi sobie go zmniejszę, zbliżę widok. Tak, i tutaj o, widać też, że nieco tutaj wystaje, prawda? Też wobec tego malutki taki pędzel, o, tak, wciskam Shift i no źle, to muszę maskować, muszę odwrotnie, czyli biały kolor, jeszcze raz Ctrl Z, jeszcze raz Ctrl Z, tak, jest biały kolor, fajnie, tak, i troszeczkę to wyrównam, no i tą linię po prostu ją zamaskuję, prawda? Ona mi jest tutaj niepotrzebna. Robimy to w ten sposób i tak, i tutaj tak samo. No, troszkę kanciato to wyszło, to, czyli trzeba no, mniejszymi odstępami. Okej,
Okej, okay, mogło być troszeczkę taka krawędź, no jednak źle, jednak źle troszeczkę tutaj domaluję, no źle. Musi być czarny kolor. No źle, zbliżej widok, bo myszką jest dość trudno, gdyby to był tablet. To by było łatwiej. Ok, o właśnie. Dzięki temu, że jest to maskowane, no to po prostu można bez problemu poprawić. Tutaj też coś mi sterczy, prawda? Popatrzmy. No właśnie, czyli też taka mała niedokładność, która nie wynikała w żaden sposób właściwie z kształtów, a jednak ta ścieżka coś tutaj wystaje. Popatrzmy, trzeba to sobie sprawdzić. Tak, nie musi być idealnie, no wiadomo, ale takie, które widać od razu na oczy się rzucają, no to wtedy te elementy trzeba poprawić. Jeżeli gdzieś tam małe o jakieś takie dziwne niedokładności, to wszystko może pozostać, to nie jest źle. Dobrze, no idziemy dalej z tą naszą pracą, prawda? Jest bardzo fajna sprawa, że możemy po prostu dodać sobie więcej masek, nie tylko jedną. I teraz, aby troszeczkę zamaskować ten dół, prawda, to dodam tutaj kolejną maskę. Zaznaczam warstwę, dodaj maskę, proszę bardzo. Mam kolejną maskę, którą mogę używać. Tu się nic nie zmieniło, bez problemu. Tym razem gradient, prawda, i przeciągnę to z shiftem. O, w ten sposób, dół. Oczywiście ten kolorek tutaj musi być czarny. No fajnie, fajnie, może tak pozostać. Nie będę więcej wyciągał, zostawię to tak jak jest. Klawisz V. I teraz całość, Ctrl J. Tu jest ta sama opcja z tą maską, prawda, jak poprzednio. Czyli troszeczkę dziwnie inaczej to wygląda, ale to ją, no właśnie, troszkę rozciągnę i będzie ok. I teraz tą warstwę jeszcze raz, Ctrl J. Tu znowu ten sam problem się pojawił. Znowu ją troszeczkę wyżej podciągnę i ściągnę w dół. Tak, tutaj chyba tą maskę niezbyt dokładnie, o właśnie, przeciągnę. Dobrze, i tak może pozostać, oczywiście zmienię sobie tutaj nazwy. Zdjęcie. Tu zrobimy tak jak poprzednio. Niebieski. A może tutaj nie będę używał sepii, tak jak poprzednio, tylko jakiś konkretny kolor, no jaki do niebieskiego pasuje. Może być coś na kształt, nie wiem, fioletu, może fiolet, nie będzie sobie coś taki żółty, albo na przykład złoty, tak? Niech będzie na przykład coś takiego. Złoty, tak? Ok, fajnie. I teraz no oczywiście wyłączam tak warstwę góry i na tej warstwie, do tej warstwy dodam tutaj nie mask, przepraszam, a adjustment warstwę i recolor, tak? Oczywiście wrzucam ją tutaj do grupy i dotyczy to teraz tylko elementów zawartych w grupie. Taki ładny, niech będzie intensywny niebieski tym razem. O, 78, około 80. Tu nic nie zmieniam, lightes. Fajnie. Łączę widoczność tej warstwy, tutaj to samo. Adjustment, recolor. Oczywiście pakować to trzeba do grupy. No i ten złoty kolor, popatrzmy. Może troszeczkę. Tak. I troszeczkę zdejmiemy. Może być, fajnie. Taki kolorek sobie może pozostać. Ok, od razu mogę włączyć widoczność tych czarnych, prawda, konturów i mając je zaznaczone strzałkami klawiatury, nie jest to konieczne. Można zostawić oczywiście w ten sposób. No to też dosyć fajnie, dosyć ciekawie wygląda. W ten sposób zdjęcie zrobione oczywiście. W każdej chwili to można włączyć lub wyłączyć. Po prostu zmieniamy to poprzez włączenie lub wyłączenie tej warstwy, nic więcej. No i dobrze, strzałkami klawiatury dwa razy w dół, dwa razy w prawo, jeszcze raz, dwa razy, może raz w dół, raz w prawo. Tak, i zmniejszę o pokrycie, nawet tak gdzieś około 40. I jest fajnie. Oczywiście trzeba dodać maskę tutaj, żeby zamaskować, widać, prawda, na dole. Czyli dodajemy maskę, znowu tutaj wybiorę gradient.
Tutaj którąś maskę przesunąłem, bo mi wystaje. Za chwilę to sprawdzę. Ten kolorek czarny oczywiście jest zamaskowany i teraz muszę wrócić na... O, właśnie już widzę, którą maskę tutaj... O, nawet wszystkie te maski są tutaj niedokładne. Popatrzmy. Ta jest ok. Te, które kopiowałem, je przesunąłem i dlatego wyszło niedokładnie. Dobrze. No ok, mamy gotowe i teraz no to co mówiłem, no jeżeli ktoś nie chce tego efektu, po prostu wyłącza warstwę i już, i po sprawie, prawda? No tak, teraz będzie potrzebna oczywiście ta część tutaj tych elementów. Może tak, może nie biały kolor, a taki lekko szary. I wyłączam tutaj stroke. Wyłączam, fajnie. I oczywiście tutaj krycie, żebym widział, co jest pod spodem. Nawet może być malutko, około 20. Około 20 jest ok. No muszę rozwinąć tą grupę oczywiście. I decydujemy teraz to, co robiłem wcześniej. Jakie kolory, prawda, gdzie przydzielamy. Czyli serduszko, tak jak mówiłem. Klikam sobie narzędzie V, narzędzie Move Tool, czyli V, prawda. I klikam sobie teraz w serduszko i szukamy tutaj, gdzie jest serce. Jest, z kontrolem klikam w miniaturkę. Mam zaznaczenie. Przechodzę teraz do tych masek, to zostaje. Więc chcę mieć tutaj tą twarz nowożeńców, normalne kolory, czyli na tej masce można wybrać sobie wiaderko, 100%, klik, prawda? Coś mi tu nie bardzo wypełnia, popatrzmy. Tak, bo jest kolor słaby wybrany, musi być czarny. No właśnie, niebieskie i klik na niebieskim. Tak, Ctrl D zdejmuje zaznaczenie, V. Tak? No dobrze, no to teraz zdecydujmy sobie tutaj. Niech będzie tutaj, niech będzie ten żółty kolor. Tutaj zrobimy niebieski, tak? Czyli kliknę sobie gdziekolwiek i teraz szukam tej warstwy, zaznaczam ją niebieski, czyli tylko i wyłącznie na tej warstwie z żółtym, ze złotym kolorem. Klawisz G, żeby od razu sobie wybrać odpowiednie narzędzie. Klik jednokrotnie, z czarnym kolorem trzeba pamiętać, żeby to ładnie wyszło. Ok, dobrze. No mamy sepię, mamy... No może tak zrobię jeszcze w ten sposób, że te dwa tutaj jakby postacie też zrobię naturalne. Czyli klawisz V, tutaj kliknę sobie w którąkolwiek z warstw i teraz na zdjęciu klikam w to, co mnie interesuje, prawda? I szukamy tutaj z klawiszem Ctrl, jest klawisz G, mamy wypełnienie i na obu warstwach. Na tej i na niebieskiej tak samo. Fajnie. Ctrl D zdejmuje zaznaczenie, klawisz V. I znowu klikam sobie byle gdzie i tutaj konkretne. Popatrzmy, gdzie jest ten element z kontrolem, jest zaznaczenie. Klawisz G, tak, na masce w złotym i na masce niebieskim. Tak. Ctrl D, klawisz V i znowu tutaj zrobię niebieskie, tak? Czyli znowu szukamy sobie, gdzie jest zaznaczona warstwa, aby wykonać zaznaczenie i na złotej klawisz G. Tak, gotowe, tak? No i teraz już lecimy dookoła. Właściwie dowolnie chciałbym gdzieś te imiona, prawda, wpisać. No może tak, zobaczmy. Tu jest fajne miejsce, żeby... Może tu u góry. Tak, tu u góry wpiszemy... Albo tutaj. Tu jest fajne miejsce, żeby wpisać datę. Czyli może od razu zrobię to białym i nie będzie tutaj żadnych, prawda, żadnych problemów. To, co chcę, zrobię białe, a resztę będę wtedy kombinował z kolorami. Więc tak, mamy tutaj wybrany element, szukamy, mam zaznaczenie G, no i oczywiście lecimy na złotej warstwie, na niebieskiej i na tym normalnym zdjęciu tak samo, aby białe się pojawiło. Ctrl D, klawisz V, tak, i teraz no zobaczmy, tu jest dobre miejsce, żeby wpisać imię i... A nie musi być poziomo, może być przechylone troszeczkę to imię. No i chyba tak zrobię, czyli to miejsce i to miejsce wybiorę. Dobrze. Klikam sobie tutaj. Z kontrolem na miniaturkę, przechodzę na maskę, klawisz G. Wypełniam, na złotej wypełniam, na zwykłym zdjęciu wypełniam. Ctrl D, zdejmuję zaznaczenie, klawisz V. I tutaj to zrobimy. Tak, może być. Szukam tutaj odpowiedniego elementu.
na maskę klawisz G, na niebieskiej masce i na normalnym zdjęciu. OK, i tak to na razie zostawię. Tak, no i teraz oczywiście pozostałe. Tu mamy niebieski, tu mamy naturalny, sepia, tu może być niebieski, tak? Może tak to zrobimy, gdzieś tutaj zaznaczę i... Tutaj mam jakiś ząb tu jest, bo mi się zaznaczyła całość, dwie jakby, dwa elementy, no właśnie widać, nawet takie rzeczy się mogą zdarzyć. Wobec tego, gdyby była taka sytuacja, no dobry przykład właśnie na pojawienie się jakichś problemów, gdyby była taka sytuacja, a chcę tylko ten mały fragment, prawda, zrobić go naturalnym, to zbliżę sobie widok, żebym to dobrze widział. Oczywiście wykonuję zaznaczenie, jak widać dla całości, prawda? To zaznaczenie się pojawiło, nie zostało zaznaczenie ujęte jakby tutaj. No dobrze, no nie ma problemu. Przechodzimy na maskę, na początek, prawda? Tej złotej, złotego koloru. Pędzel, czarny kolor. Tak, no oczywiście w tym przypadku to ten pędzel troszeczkę większy. Jeszcze zbliżę widok. No tutaj trzeba dokładnie, czyli z shiftem wzdłuż linii. Prawda? I już teraz można zwiększyć jeszcze pędzel. Możemy malować spokojnie. Proszę bardzo, maluję poza zaznaczeniem i nic się nie dzieje. No, bo to właśnie jest zaznaczenie wywołane, żeby w ramach zaznaczenia tylko nanosić ten kolor. Tak? Oczywiście tylko trzeba uważać tutaj, żeby o, widać na podglądzie, żebym, gdybym wyjechał, to zamaskuję poza tym. Oczywiście przechodzimy teraz, chcę mieć tutaj naturalny kolor, czyli przechodzimy na maskę złotą i tu już mogę sobie swobodnie malować. Tak, to jest właśnie, no i bardzo dobrze nawet, że tak się stało, bo poprzednio, kiedy robiłem dla siebie właśnie tą grafikę, to tak właśnie mi dziwnie się też stało i po prostu dobrze jest, że teraz tak się stało, bo po prostu widać, jak sobie z tym poradzić.
No fajnie. Mamy, prawda, taką całkowicie dowolną mozaikę kolorystycznie. Teraz te elementy tutaj, klawisz V. Zaznaczę sobie elementy i je wyciągnę z grupy. Tak, a reszta nie będzie mi już potrzebna. Jest wszystko ok, tak, czyli wyciągam ten element z grupy. Teraz popatrzmy, potrzebuję ten element, gdzie on tutaj jest. Tak samo i potrzebuję ten element. O, on jest akurat prawie u góry. Dobrze, resztę nie będę usuwał, wyłączę po prostu widoczność. O, i teraz to jest oryginał, tak jak potrzeba. I szybciutko tutaj zgrupuję Ctrl-G te trzy elementy. I oczywiście dodamy tutaj jakiś gradient. Zobaczmy, no niech będzie sobie coś też na kształt takiego jakby złota, ale jaśniej. To oczywiście nie czarny kolor, a jeszcze wybiorę gradient, odpowiednio go ustawię, bo on tutaj źle ustawiony jest. Kliknąłem je tam, gdzie trzeba i oczywiście gradient się jakby zresetował. Ale dobrze. Poradzimy sobie. Może ten ciemny kolor tutaj troszeczkę go jednak zrobię jaśniejszym. A ten jasny go zrobimy jeszcze jaśniejszy. O, coś takiego. Dobrze, ok. Efekty, prawda, do tych elementów. Czyli tak, zaznaczę sobie pierwszy element FX. Inner Shadow na razie 100% krycia i Offset. Zobaczmy, wychodzi cień, fajnie. O, za dużo, tyle jest ok. Radius, czyli troszeczkę go rozmyję. Tak, fajnie. No i teraz krycie oczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby aż tyle było. Wydaje mi się, że tak jest ok. Fajnie. Jak przenieść efekty szybko do innych warstw? Mamy zaznaczony obiekt. Ctrl-C. Tak? Teraz zaznaczam warstwę, do którego ten zastosowany jeden efekt w tym przypadku, no albo oczywiście więcej chcę przenieść. I tutaj trzeba wcisnąć Ctrl-Shift-V. I proszę bardzo. Mamy bez problemu przeniesiony dokładnie z tymi samymi ustawieniami efekt do pozostałych warstw. No więc dobrze, zaznaczę sobie warstwę u góry i narzędzie tekstowe. Popatrzmy, wow, ale wyskoczyło. No oczywiście nie żadne 800, popatrzmy. 64 na początek, tak? I dzisiaj jest 28, czyli będzie dzisiejsza data. No, źle zrobiłem. Jeszcze raz narzędzie tekstowe. Dobrze, piszemy tak. 28 listopad. Tak, i przeniesiemy 2019. Dobrze, no zatwierdzę. No nie tak, oczywiście zatwierdzę, wybierając na przykład inne narzędzie. I zakładka charakter. Prawda? To jest wszystko dotyczące tekstu. Ona nie jest oryginalnie tutaj zadokowana. Jeżeli chcecie to zrobić, to jest tutaj View, widok, Studio, no szybko wskakuj. I charakter, prawda? I ją można tutaj sobie po prostu zadokować w ten sposób, że ona się pojawi tak, jako luźny panel. A żeby zadokować, to patrzymy, już widać jak się przesuwa, prawda? Zakładki, tu chcę, albo z brzegu, obojętnie, albo tutaj, prawda? Albo jako osobny panel, o proszę bardzo. No ja mi akurat tyle paneli nie jest potrzebne, wobec tego zostawiam tutaj. No dobrze, i tutaj szybciutko teraz tak, no nie Arial, ale jakąś inną czcionkę, też ozdobną, bo to fajnie dosyć wygląda. No przeleciałem chyba, tak, Absolut. Jest fajnie, Absolut jest fajnie. Nie Regular, a Bold, będzie to bardziej wyraziste. Tak, wielkość w tym przypadku jest ok. Czyli tutaj wracam do warstw. Duplikuję sobie tą warstwę Ctrl-J z tekstem i nawet ją zostawię, bo to wygląda jeszcze tak, jeszcze bardziej wyraziście, chociaż wydaje mi się, że nie ma potrzeby chyba. Nie ma potrzeby.
Wobec tego przenoszę to tutaj, edytuję tekst. Teraz też kliknąłem w tekst, prawda? To jest bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o wykonanie zbliżenia, prawda? Blisko chcemy coś mieć, to klikam, chcę mieć blisko ten element. Proszę bardzo, dwukrotnie klikam w ikonkę na warstwie, mam takie zbliżenie tego elementu. Przejdźmy dalej, chcę mieć zbliżenie tego elementu. Dwukrotnie klikam, proszę bardzo, prawda? Jestem tutaj. Tak, z tym, że mnie interesuje oczywiście ten tekst, jeżeli klikam w ikonkę dwukrotnie, mam tutaj zbliżenie. I teraz go tutaj szybciutko wyedytujemy, czyli backspace. I użyję tych samych imion tutaj, żeby nie było jakichś tam problemów. Piotr, z tym, że tutaj jak widać, zatwierdzę ten tekst 64, to spokojnie mogę sobie tutaj 140, nie? 96. Tak, użyć 96, Ctrl 1, tak, to jest takie oddalenie jakby oryginalnego widoku, o proszę bardzo, Ctrl 0 to jest właśnie takie, że się mieści, no mniej więcej, prawda, no nie jest to zawsze dokładnie, kliknę gdzieś obok, aby zdjąć zaznaczenie, no jest ok, dobrze, czyli zakładka, tutaj, przepraszam, warstwa Piotr, Ctrl J i przeniosę to tutaj w dół. Wyedytuję i no i oczywiście to samo imię użyję co poprzednio. Anna, tak i z tym, że tutaj ten tekst, to co mówiłem, można obrócić właśnie, może nie tak aż bardzo. Szukamy klawiatury, ustawię to, nic nie zmniejszam, akurat w tym przypadku ładnie mi się mieści, kliknę gdzieś obok. Jest ok, fajnie, zwijam tą grupę. Popatrzmy. No oczywiście jak najbardziej jeszcze to, co robiłem wcześniej. Można to poprawić. To, co mówiłem wcześniej, prawda, o tej grupie, gdzie mamy, wyłączę te czarne kontury. No i wygląda to w ten sposób też ciekawie. Może i tak nawet mogłoby być. Też fajnie to wygląda. Mamy takie jakby bardzo, bardziej płaskie to zdjęcie z takimi fajnymi kształtami. A te trzy elementy widać, że one są bardziej zagłębione. No może w tym przypadku właśnie to tak zostawię. I to, co można zrobić, to oczywiście zawsze to robię, bo zawsze można poprawić jeszcze zdjęcie. Spróbuję to zrobić, czyli Merge Visible. I dzieje się tak, że mamy wszystkie warstwy zostały, może tak przejdę tutaj do koloru, więcej miejsca jest dla paneli. Wszystkie warstwy zostały połączone w jedną, ale nie usunięte. Oczywiście, co zostało połączone? Zostało połączone to, co było widoczne, czyli miałem wyłączoną tą grupę, prawda, tych kształtów i miałem wyłączone te czarne kontury, prawda, i o, ich tutaj nie ma, prawda, ich tutaj nie ma, wyłączę widoczność tych warstw pod spodem i widać, że tutaj się nic nie zmienia, jest w takim kształcie, jak sobie życzyłem. No i oczywiście to, co mówiłem, no jeszcze można kolorystykę, choć ona jest bardzo kolorowa, można je troszeczkę stonować, no to już wystarczy po prostu dodać adjustment, prawda, i na przykład już szukam brightness and contrast, prawda, czyli ten kontrast na przykład nieco zdjąć tego kontrastu, tak, też troszeczkę to zdjęcie inaczej wygląda, ale tak jak pokazałem wcześniej, usunę tą warstwę, przejdę do panelu develop persona i tutaj zrobimy tak, clarity, jakieś około 40 to podciągnę i ekspozycja, tak? To też można, proszę bardzo, można zrobić nieco ciemniejsze, nieco jaśniejsze. Oczywiście ja tutaj zresetuję i clarity, prawda, zostaje. Black point, kontrast, vibrance. O, to można zrobić nieco, prawda? Te kolory nie będą aż tak bardzo rażące, prawda? Też dosyć ciekawie wygląda. Oczywiście zostawiam to. Clarity musimy z powrotem wyciągnąć. Można przejść tutaj dalej do tonów. Tak, i split toning, prawda? Na przykład te cienie, to co robiłem też wcześniej, shadow, zrobić je jaśniejszymi, prawda? Żeby to było, o, nabiera takiej innych kolorystyki trochę. Możemy to zbalansować. Tak, to wyłączę, nie będę tego używał. Detale rozszerzyć. Wrócę do bazowych jednak i patrzmy, black point robi się ciemniejszy, prawda? Ale żebym to rozjaśniał, no to wygląda to dosyć ciekawie. Ok, jeżeli pozmieniamy sobie, oczywiście
według własnych ustawień. Nie mówiłem wcześniej o zakładce Lens, tylko wspomniałem. To są zniekształcenia, prawda? Czyli distortion. Proszę bardzo, prawda? Możemy o ten sposób zniekształcić sobie to zdjęcie. Horizontal, prawda? Proszę bardzo. Rotation, tak, jeżeli nam pasuje. Skala, tak. Dowolnie, ja to zresetuję, oczywiście nie używam tego. Mamy gotowe jakieś tam ustawienia swoje, to co nam pasuje. Develop. Gotowe, tak? Jest różnica. Włączę widoczność tych grup, które mają być włączone, które brały udział w tworzeniu poprzednio, prawda? I wyłączę, popatrzcie, prawda? Jest troszeczkę bardziej wyraziste. Jeszcze stało się to zdjęcie. Dużej różnicy nie ma, ale właśnie o to mi chodziło. Tutorial, proszę bardzo, jest długi, godzina czasu. I jeszcze dłużej się to robi. No, ale też można stworzyć naprawdę jakąś fantastyczną kompozycję, bo ja użyłem prostych kształtów, tak, prawda? Tutaj okrągłe, z prawej strony kanciate. Można tylko kanciatych, można tylko okrągłych, dowolnie. Inne kolory, jeden kolor tylko dodać. No, dowolność, absolutna dowolność, to jest tylko pomysł w innej formie, bo wcześniej, w poprzednim tutorialu używałem gotowych kształtów, prawda? Wyszły plastry miodu. Tutaj mamy całkowitą dowolność i swobodę w działaniu. Dziękuję za łapki w górę, jest to bardzo miłe. Dziękuję za oglądanie tutoriali. Zapraszam oczywiście na forum. Forum nie jest tak, jak kiedyś było. Nie będzie tam żadnych nakazów, zakazów. To jest po prostu miejsce, gdzie jeżeli potrzebujesz pomocy, to piszesz i wszystko. Do zobaczenia.